Ludzkość już wielokrotnie uczestniczyła w takich spektaklach jak ten, który teraz jest realizowany i wydawałoby się, że powinniśmy się nauczyć na błędach, a tymczasem wielu z nas znów brnie w ślepą uliczkę. Rodzimy się ze zdolnością do ekspresji wszystkich emocji i uczuć. Małe dzieci wyrażają uczucia naturalnie i spontanicznie, ale otoczenie szybko je uczy, że nie wszystkie ich zachowania są mile widziane lub nawet są niepożądane. Wielu rodziców nie potrafi odzwierciedlać emocji i uczuć dziecka, rozumieć, co dziecko czuje, uczyć je identyfikowania emocji i uczuć oraz konstruktywnego ich wyrażania. Jeśli nie zdobędziemy odpowiedniej specjalistycznej edukacji, możemy przejść przez całe życie, będąc nieświadomi, że nie mamy dostępu do tego, co czujemy, lub dostęp ten jest ograniczony. Wiedza o tym, że mamy różne wrodzone potencjały do odczuwania emocji i uczuć wyższych, zdecydowanie nie jest wiedzą powszechną. Lubię tu zaczynać swój dzień, pobyć chwilę między snem i jawą. Tkanka tłuszczowa pełni też w naszym ciele funkcję ochronną, czyli otaczam się tłuszczem, żeby chronić siebie przed kontaktem, który mógłby być dla mnie niebezpieczny. Może to być nie tylko przemoc fizyczna, ale także przemoc emocjonalna. Rzeczy niesamowitych na poparcie tego, jak działa psychobiologia. Nawet wczoraj miałam rozmowę z jedną z moich przyjaciółek, która zadzwoniła do mnie zrozpaczona, że jest z dzieckiem na OIOM-ie i że w ogóle już nie wie co i lekarze nie wiedzą co. I że wystarczy posłuchać, jak ktoś mówi o tej chorobie i wystarczy po nim powtórzyć to. No i tak parę rzeczy jej powtórzyłam na głos. No i wczoraj się pytam właśnie, mówię, no i jak młody? A ona mówi, słuchaj, no dokładnie była ta historia, ja w ogóle o niej zapomniałam, ale to, co mi pokazałaś, to dokładnie o to chodziło. I jak leżał w tym szpitalu nieprzytomny, to ja mu wszystko opowiedziałam i powiedziałam, że to jest moja historia, że ja już teraz jestem silna, już to wezmę na siebie i sobie poradzę. I on się obudził i lekarze mówią cud, nie wiadomo, nie? Przez prawie 30 lat pracowałam jako lekarz medycyny akademickiej i niemal od początku tej pracy przeczuwałam, że kluczem do zrozumienia chorób jest ich powiązanie z tym, co dzieje się w naszej psychice, w naszym życiu emocjonalnym. Zależności pomiędzy emocjami i chorobami uczyłam się przez wiele lat od wielu różnych nauczycieli, a potem praktykowałam tę wiedzę w indywidualnej pracy z pacjentami podczas konsultacji. W wielu przypadkach samo uświadomienie sobie różnych zdarzeń z własnego życia i uwarunkowań rodowych wystarczało do uzdrowienia. Ale bywało, że takie uzdrowienie nie było trwałe. Kiedy poznałam mapę świadomości doktora Hawkinsa, zrozumiałam, że to, jak doświadczamy rzeczywistości i jak na nią reagujemy, jest ściśle powiązane z elementem, który stanowi bazę naszej ludzkiej konstrukcji. Tym elementem jest poziom świadomości. To nasz wrodzony potencjał, który determinuje sposób naszego doświadczania i rozumienia rzeczywistości, ale nie tylko. Także determinuje nasz potencjał do tego, jak możemy sobie radzić z rozwiązywaniem naszych problemów. Choroba nie jest błędem natury. Choroba jest wynikiem naszej niezgody na to, co nas spotyka, cierpienia z powodu tego, że doświadczamy czegoś, co jest niezgodne z naszymi przekonaniami, z naszymi oczekiwaniami. I tu docieramy do sedna sprawy. Nasze myśli, nasze przekonania, nasze uczucia dosłownie kształtują naszą rzeczywistość. Tylko my jesteśmy w stanie to zmienić, ponieważ tylko my jesteśmy za to odpowiedzialni. Choroba niesie przekaz. Zatrzymaj się i przyjrzyj się swojemu systemowi wartości i zweryfikuj wszystko, co nie jest zgodne z uniwersalnymi prawami życia. Kiedy żyjesz w harmonii ze sobą i z otaczającym cię światem, jesteś zdrowy, nie chorujesz. Choroba jest zaproszeniem do duchowego wzrastania, do ewolucji twojej świadomości, do odzyskiwania połączenia z własną esencją.
do odzyskiwania połączenia ze źródłem, z którego pochodzimy. Kilka lat temu stworzyłam projekt o nazwie Akademia Psychobiologii. W Akademii dzielę się swoją wiedzą i doświadczeniem na temat emocjonalnych przyczyn chorób, ale wiedza ta jest umieszczona w kontekście duchowego wzrastania, w kontekście ewolucji świadomości. Jednym z największych paradoksów dzisiejszych czasów jest to, że mimo iż prawda nigdy nie była widoczna tak jaskrawo jak teraz, dla wielu wciąż wydaje się być niewidzialna. Od wielu miesięcy mam wrażenie, że przemieszczam się między różnymi światami, między różnymi wymiarami. W niektórych miejscach te wymiary jeszcze jakoś się ze sobą stykają, ale w innych już nie mają żadnych punktów stycznych. Ten stary świat to świat, w którym ludzie poszukują bezpieczeństwa na zewnątrz siebie i tam też lokują odpowiedzialność za swoje szczęście i za wszystkie swoje niepowodzenia. Funkcjonowanie w nowym wymiarze opiera się na zaufaniu do siebie, do swego wewnętrznego przewodnictwa. Bez względu na to, jak trudne przeszkody będzie nam trzeba po drodze pokonać, gra idzie dzisiaj o bardzo wysoką stawkę, o ludzką świadomość, o to, czy będziemy w stanie i w jakim stopniu zestroić się z naszą esencją.